Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o błędach, które popełnia najprawdopodobniej każda początkująca czarownica. Ja sama niektóre z nich popełniłam i pomysł na ten film tlił się w mojej głowie już od dawna. Bo kto wie, może kiedy posłuchacie o tych błędach, sami ich unikniecie. Chociaż podobno człowiek najlepiej uczy się na własnych błędach, no ale zapraszam do oglądania. Pierwszy błąd, o którym pomyślałam, to niedocenienie tego, co ma się wokół. Głównie mam na myśli rośliny. Jeżeli myślicie, że potrzebujecie białej szałwii, smoczej krwi, palosanto i innych drogich ziół, to słuchajcie. Można się tym wszystkim zachłysnąć, ale prawda jest taka, że nasza rodzima ziemia jest bardzo płodna w przeróżne alternatywy. Są one łatwo dostępne i często, kiedy zaczniecie ich używać, to przekonacie się, że chyba te lokalne zioła bardziej z Wami rezonują, no bo są Wam po prostu bliższe, chociażby bliższe energetycznie, ale też lepiej je znacie, niż te sprowadzane z innych krajów rośliny. Ta zasada dotyczy też innych rzeczy, na przykład akcesoriów magicznych lub jakichś dodatków. Wiele rzeczy można zrobić samemu z łatwo dostępnych materiałów lub zamówić u lokalnych rękodzielników. To, że ktoś coś ma, nie znaczy, że i Ty musisz to mieć, bo potem robi się z tego taki wyścig szczurów, kto ma więcej, kto ma lepiej, kto ma ładniejsze. Nie dajcie się złapać w tę pułapkę. Bycie czarownicą czy poganinem nie musi być drogie. Kolejny błąd, który popełnia chyba każda początkująca czarownica, to poznawanie i nauka w zupełnie złej kolejności. Oczywiście dowiadywanie się, poznawanie nowych rzeczy jest jak najbardziej dobre, ale trzeba robić to z głową. Kiedyś nie było takiego dostępu do informacji i jak ja na przykład zaczynałam interesować się czarostwem i pogaństwem, to czytałam wszystko jak leci. A potem miałam problem, żeby coś zrozumieć lub jakoś sobie to wszystko logicznie poukładać. Nie wiedziałam, że powinnam zacząć od podstaw i że w ogóle jest jakaś kolejność. Na szczęście teraz jest inaczej. Mamy masę książek i co róż wychodzi coś nowego. Są kanały na YouTube, blogi. Można uniknąć tego roztrzepania i łatwo sobie to usystematyzować i zrozumieć, że najważniejsze są podstawy. Uziemianie, harmonia, oczyszczanie, ochrona. Ja wiem, kusi, oj, kusi wiele rzeczy, bo tyle można zrobić, tyle można poznać, ale trzeba zacząć od podstaw, być oczyszczonym i upewnić się, że jest się chronionym. No i trzeci błąd. Ręka w górę, kto go nie popełnił. Wiara we wszystko, co jest napisane w książkach. Słuchajcie, jak wszędzie, w książkach też mogą być błędy, powielane mity, a nawet kłamstwa. Ale jakoś jak mamy książkę w ręku, to mam takie wrażenie, że obdarzamy ją większym zaufaniem niż cokolwiek innego, no bo to jednak książka. Tymczasem nawet fajnie, ładnie wydane książki, które mają obłędne grafiki, piękne zdjęcia, mają błędy lub autor zawiera w nich takie rzeczy, z którymi możemy się nie zgadzać lub mogą być sprzeczne z tym, co przeczytaliśmy wcześniej. Szczególnie w tak delikatnych tematach, jakimi są rozwój duchowy, wiara, czarostwo, gdzie każda praktyka jest inna, gdzie jest to wszystko przesiąknięte naszą indywidualnością i każdy z nas patrzy na to trochę inaczej. A jeżeli chodzi się o pogaństwo, no to źródła historyczne, wiecie, to wszystko to są takie stare wiary, które tak naprawdę, o których wiele nie wiemy. I wiele rzeczy napisanych w książkach to tak naprawdę domysły, które są, wnioski, które są wyciągnięte na podstawie badań archeologicznych i to zawsze trzeba mieć na uwadze. Te tematy są na tyle indywidualne, że jedna osoba może się nie zgadzać zupełnie z tym, co pisze autor, a druga jak najbardziej to aprobować i praktykować, no, jeżeli mówimy o czarostwie. I to jest, wiecie, taki bardzo trudny temat, który potrafi wywołać wiele emocji. Czy istnieją więc książki doskonałe? Moim zdaniem nie.
Dlatego moja rada jest niezmienna od wielu lat, od w zasadzie od kiedy prowadzę ten kanał. Czytajcie co chcecie, ale podchodźcie do tego z własnym rozumem, jak zresztą do wszystkiego. Porównujcie treści książek, szukajcie w różnych źródłach. To, że coś przeczytacie, jak na przykład bardzo kontrowersyjna rosyjska czarna magia, to nie znaczy, że macie od razu jak roboty wykonywać wszystko, co jest tam napisane, że nie możecie tego przeczytać, że coś nie jest dla Was. Moim zdaniem, jeżeli tylko chcecie, możecie to robić, możecie czytać, tylko pamiętajcie o odpowiedzialności, o tym, żeby mieć własny rozum. Myślcie po prostu samodzielnie. Kiedyś jeden tarocista powiedział mi, i były to bardzo mądre słowa, które wzięłam sobie do serca, a które odnoszą się nie tylko do tarota, że jeżeli chcemy nauczyć się kart, odnieść sukces jako tarocista, nie możemy kierować się wizją zarabiania pieniędzy, tylko prawdziwą chęcią poznania misterium arkan i pomocy ludziom. Tak jak mówiłam, są to bardzo mądre słowa. Ciekawość, pokora, szacunek. Te trzy rzeczy powinny kierować nami podczas zgłębiania ścieżek pogańskich i czarostwa. I jeżeli interesujecie się magią, żeby zarobić na rytuałach, lub zaczynacie uczyć się tarota, bo macie w głowie, że zaraz sobie napiszę Instagramie, że jestem tarocistą, lub wiecie, macie na celu jakikolwiek zysk, to moim zdaniem się to nie uda. Po prostu się to nie uda. I myślę też, że jest to bardzo słabe. Miejcie to na uwadze. Ostatni często popełniany błąd to brak obserwacji. Czyli wykonujemy jakiś rytuał i nie zapisujemy uwag, notatek czy przemyśleń. Naprawdę warto zapisywać sny, prowadzić pamiętnik, pracować z emocjami i właśnie notować wszystko, co związane z magią i rozwojem, szczególnie gdy robimy coś po raz pierwszy, bo dzięki zapiskom szybciej się uczymy. Na przykład coś nam nie wyszło, czy gorzej się czujemy, notujemy to, sprawdzamy fazę księżyca, w jakim teraz jesteśmy znaku i tego typu rzeczy i już wiemy, czy to mogło mieć na nas jakiś wpływ. Jak oddziałują na nas dane zioła? Jaka energia nas przytłacza, a jaka nas nie przytłacza? Jakie są efekty naszych rytuałów? Kroki rytuału, żeby w przyszłości je móc powtórzyć. Co zadziałało, a co nie? Co mogło pójść nie tak? Co pominęliśmy? Co warto poprawić? Nad czym myślimy? Co nas zmartwiło? Co się wydarzyło podczas przeprowadzania rytuału? Naprawdę uważam, że powinno się w miarę możliwości notować wszystko. Ja zdecydowanie za późno zdałam sobie z tego sprawę, dlatego nie popełniajcie mojego błędu, bo naprawdę wiele rzeczy nam umyka i o wielu zapominamy i potem do wielu rzeczy możemy dojść wcześniej, jeżeli to notujemy i to wcale nie muszą być, wiecie, dzienniki opasłe, wielkie tomiszcza, nie, to może być dyktafon i pliki po prostu nagrane, jakiś wideo pamiętnik, cokolwiek takiego, nawet to jest łatwiejsze, żeby coś takiego robić, bo wiecie, ręka się nie męczy podczas pisania. Nie no, wydaje mi się, że to też jest dobra opcja, więc nie musi Was przerażać ta wizja wielkich stosów pamiętników, nie. Teraz mamy takie możliwości technologiczne, że naprawdę łatwo znaleźć alternatywę. I to chyba wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzu, jakie Waszym zdaniem błędy popełniają początkujące czarownice. A może jakie Wy popełniliście? A może jesteście dopiero na początku swojej drogi i moje słowa dały Wam do myślenia? Czy zgadzacie się z tym, co mówiłam w tym odcinku? Czekam na Wasze komentarze, a jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam Was również na mój Instagram, gdzie znajdziecie wiele fajnych, interesujących treści i trochę prywaty. Tymczasem ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia wkrótce!